Konfederacja, wolność i niepodległość. Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj jest tematem, który troszeczkę mniej jest obecny w debacie publicznej, a jest związany z aferą wizową w polskim MSZ-cie, z dymisją wiceministra Wawrzyka i tym, że tak naprawdę to ani nikt z PiS-u za bardzo nie chce komentować sprawy, a jak wiemy, CBA weszło do MSZ-u i przeprowadza kontrolę związaną z Departamentem Konsularnym. Śledztwo dotyczy wydawania polskich wiz. Cóż, czekamy na ostateczne rozstrzygnięcie, ale kilka faktów, które od końca sierpnia, bo wtedy doszło do wejścia CBA do MSZ-u, dymisji ministra Wawrzyka. Kilka faktów, które pojawiły się w mediach. Ja to dla Państwa wszystko zebrałam z ostatnich dni i po prostu po kolei powiem, jak to wyglądało lub jak to mogło wyglądać z doniesień medialnych, które są tak naprawdę bardzo niepokojące. Tutaj mam przed sobą czerwiec 2017 rok. Hindusi wolą do nas niż do USA, Polska rajem dla imigrantów. To jest taki sygnał ostrzegawczy, który pojawił się już w pierwszych latach rządu PiS-u, że duża część imigrantów zarobkowych wybiera właśnie Polskę. No i okazuje się, że ta dymisja, z którą mamy do czynienia, która miała miejsce 31 sierpnia, dotyczy dwóch spraw. Według doniesień medialnych miała dotyczyć tego, że minister Wawrzyk nie wywiązał się do końca z utworzeniem polonijnych okręgów wyborczych, bo jak wiecie Państwo, został znowelizowany kodeks wyborczy, więc trzeba było stworzyć nowe polonijne okręgi wyborcze, tam było dużo zamieszania, no i właściwie podawano to jako jedną z przyczyn. A drugą przyczyną miał być korupcjogenny system wydawania wiz przez Polskę, to znaczy system stworzony przez polski MSZ, polegający na tym, że system działał na podstawie działalności Visa Consul, tak nazywany ten system. Ten system został outsourcingowany, to znaczy zajmowała się jego obsługą firma zewnętrzna i wygląda to tak, że firmy zajmujące się pośrednictwem zatrudnianiu tymczasowych pracowników osiągnęły taki poziom zdolności informatycznych, że były w stanie w tej kolejce, która pojawiła się w tym systemie, po prostu faworyzować konkretnych imigrantów. To wejście CBA wiąże się również z tym, że w Łodzi powstało Centrum Wydawania Decyzji Wizowych. To centrum, które powstało, miało na celu zrealizowanie rozporządzenia. Być może Państwo pamiętacie, my z posłem Krzysztofem Bosakiem w czerwcu byliśmy pod MSZ-em, nagłaśniając właśnie to rozporządzenie, które upraszczało nabywanie wiz przez cudzoziemców dla 20 państw. Tam były takie państwa jak Nigeria, Arabia Saudyjska, Pakistan i inne, zupełnie obce kulturowo. I wygląda na to, że to Centrum Decyzji Wizowych powstało po to, żeby sprostać temu rozporządzeniu. Ja przypomnę Państwu, że tam założono, że 400 tysięcy rocznie imigrantów w celach zarobkowych miałoby przyjeżdżać do Polski, 400 tysięcy, taki był ustalony pułap. Co to oznacza? To oznacza, że w perspektywie jednej dekady to jest 4 miliony imigracji zarobkowej w Polsce. Wątek, który się pojawia również w związku z tym śledztwem wokół ministra Wawrzyka, wizyty CBA, dotyczy również Łukasza Osajdy. To jest osoba, która współpracowała z ministrem Wawrzykiem i to osoba, która stała między innymi za powołaniem tego właśnie Centrum Decyzji Wizowych w Łodzi. Ja tutaj pokażę, to jest artykuł z 4 września, dokładnie z zeszłego tygodnia. To są pierwsze doniesienia prasowe, które się pojawiły w związku z śledztwem w CBA. Oczywiście premier wytłumaczył to w ten sposób, że ta dymisja i skreślenie z list ministra Wawrzyka jest spowodowane po prostu niesatysfakcjonującą współpracą. Okazuje się, że to nie tylko to było powodem dymisji. Kolejny artykuł, który pojawił się w Rzeczpospolitej, dokładnie 5 września, to jest wtorek. I tutaj nabieramy troszeczkę więcej informacji, dostajemy troszeczkę więcej informacji, ponieważ raz, że był ten korupcjogenny system, to intensywne śledztwo w CBA jest związane również z działalnością firm pośredniczących zatrudnianiu pracowników tymczasowych, że oddaliśmy jako państwo, to znaczy poza kontrolą MSZ-u jest wydawanie tych wiz. I właściwie MSZ nie ma zupełnie nad tym kontroli. To kolejny artykuł. No i mamy go środę, 6 września.
I tutaj pojawiają się kolejne informacje, że cena takiej wizy to jest 4-5 tysięcy dolarów, to znaczy cudzoziemiec mógł skorzystać z pośrednictwa firmy w zatrudnieniu tymczasowym pracowników, wpłacał odpowiednią kwotę, firma na tym zarabiała i załatwiała mu taką wizę. No ale to jest nic, dlatego że w czwartek wieczorem, dokładnie 7 września, pojawiła się informacja Gazety Wyborczej, że polską wizę, według informacji od wysokiego urzędnika MSZ-u, można było zakupić na straganie przed polską ambasadą w jednym z państw afrykańskich. O tym piszą dziennikarze Radia Z. Sprawa podejrzenia korupcji przy wydawaniu wiz. Wysoki urzędnik MSZ w rozmowie z dziennikarzami ujawnia kulisy. W jednym z afrykańskich krajów przed naszą ambasadą stały stoiska, gdzie można było kupić już podstemplowane dokumenty. Według rozmówcy sygnały o nieprawidłowościach przy wystawianiu wiz w konsulatach dochodziły do polskiego MSZ już 2 lata temu. Resort przynajmniej w jednym przypadku przekazał sprawę służbom. No i to, co się pojawiło jeszcze w kolejnych elementach, czyli już ten handel wizami, który miałby się odbywać na straganach, to jest właściwie absurdalna i skandaliczna informacja. No i indyjski trop afery wizowej, to o tym się dowiedzieliśmy w piątek 8 września. Akcja CBA w Ministerstwie Spraw Zagranicznych ma związek z międzynarodowym śledztwem dotyczącym działalności indyjskiej spółki VFS Global, pośrednika w zdobywaniu wiz. CBA zaczęło działać pod naciskiem zagranicznych partnerów, twierdzi informator akurat tutaj Gazety Wyborczej. No i teraz, szanowni państwo, pojawiały się te informacje, że wynik śledztwa, które zostało podjęte w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, jest właśnie pod naciskiem państw Unii Europejskiej, z tego powodu, że wyjątkowo dużo pierwszych zezwoleń pobytowych jest przyznawanych w Polsce, a pierwsze zezwolenie pobytowe w Polsce daje szansę obywatelowi państwa trzeciego po prostu wejście do strefy Schengen, wejście do Unii Europejskiej. No i wygląda na to, że przez polskie wizy było to dużo łatwiejsze i co więcej, ten system również byłby korupcjogenny. I tutaj mamy dokładne informacje, jak to mniej więcej mogło wyglądać. Natomiast to, co się pojawiło ze strony Polskiej Prokuratury Krajowej, ona wydała oświadczenie, że to śledztwo prowadzone przez CBA nie jest pod naciskiem zagranicznych partnerów. Tutaj czytamy, że to śledztwo dotyczy nieprawidłowości polskich placówek dyplomatycznych w takich państwach jak Hongkong, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Indie, Arabia Saudyjska, Singapur, Filipiny i Katar. Dlatego kolejną nieprawdziwą informacją podawaną zarówno przez polityków, jak i Gazetę Wyborczą jest twierdzenie, że przyjeżdżający pochodzili z krajów afrykańskich. No my mamy nadzieję, że CBA po prostu dokładnie to wyjaśni, dlatego że minister Rau miał taki wywiad, zachęcam do odsłuchania, w Radio RMF FM w sobotę rano, gdzie właściwie wypiera się wszystkiego, co pojawia się w debacie publicznej, natomiast nie widzi żadnych nieprawidłowości, nie widzi żadnych niedociągnięć, nie widzi żadnych problemów z tym, że ten system wizowy, wiza konsul jest w systemie zewnętrznym, jest outsourcingowany. Właściwie ma niewiele na ten temat do powiedzenia. Próbuje mówić w ten sposób, że no, trwa śledztwo, więc on nie może tutaj za wiele tematów skomentować. Natomiast faktem jest, że Centralne Biuro Antykorupcyjne właśnie prowadzi badanie w MSZ-cie i jest prawdą, że były nieprawidłowości przy wydawaniu polskich wiz. My mamy nadzieję, że po prostu polski rząd do tego się ustosunkuje. Jakie są jeszcze fakty, żebyście też, szanowni państwo, mieli tutaj informacje, dlatego że też i w doniesieniach prasowych, i w mediach pojawiają się różne informacje, które zazwyczaj nie są aż do końca tak zweryfikowane. Jakie są fakty? Fakty są takie, że według danych Eurostatu Polska wydaje najwięcej pierwszych zezwoleń pobytowych w całej Unii Europejskiej. W 2021 roku to było 960 tysięcy pierwszych zezwoleń pobytowych, w 2022 roku to było już ponad 700 tysięcy. Również Polska jest liderem w całej Unii Europejskiej w wydawaniu pierwszych zezwoleń pobytowych. Jak wyglądało wydawanie w Polsce zezwoleń na pracę? I tutaj mamy dane Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W 2022 roku wydano 365 tysięcy zezwoleń na pracę dla cudzoziemców, z czego kraje muzułmańskie to jest 133
136 tysięcy zezwoleń na pracę. No i tutaj mamy oczywiście w czołówce państwa takie jak Uzbekistan, 33 tysiące, Turcja, 25 tysięcy, Bangladesz, 13,5 tysiąca, Turkmenistan, 12 tysięcy, 10 tysięcy, Indonezja, 8 tysięcy, Kazachstan, 8 tysięcy, też Kirgistan, Azerbejdżan, Tadżykistan, Pakistan. To są kraje z największą liczbą wydanych zezwoleń na pracę. Szanowni Państwo, my byliśmy z posłem Krzysztofem Bosakiem 8 września też z interwencją poselską w Ministerstwie Pracy. Dlaczego tam? Dlatego, że za cudzoziemców na rynku pracy odpowiada resort pracy, dokładnie Marlena Maląg. I co możemy powiedzieć z ciekawych informacji? No, Ministerstwo Pracy nie udostępniło jeszcze danych za pierwsze półrocze 2023 roku, gdzie w poprzednich latach takie dane były dostępne już wcześniej. My poprosiliśmy o te dane, chcemy dowiedzieć się, ilu w 2023 roku cudzoziemców otrzymało zezwolenie na pracę i czy przypadkiem nie działo się to również na podstawie wizy, które zostały wydane w nielegalny sposób. Jak można tą sprawę zakończyć? Można tą sprawę zakończyć w ten sposób, że to jest niebywała hipokryzja PiS-u, dlatego że z jednej strony mamy referendum, w którym będzie pytanie o przymusową relokację, natomiast z drugiej strony mamy szeroko otwarte drzwi na imigrantów spoza Unii Europejskiej, najbardziej w całej Unii Europejskiej. No i nie da się tego pogodzić, nie da się być w warstwie retorycznej bardzo pokazującym się jako odpowiedzialny rząd, który kontroluje tutaj wszystkich imigrantów, którzy przyjeżdżają również w celach zarobkowych, kiedy właściwie nie ma to zupełnie pokrycia, nie pokrywa się to z prawdą, dlatego że zbyt wiele elementów w tym śledztwie się pojawia, zbyt wiele doniesień prasowych, również na poziomie międzynarodowym, żeby po prostu tym faktom zaprzeczać. My z niecierpliwością czekamy na informacje z Centralnego Biura Antykorupcyjnego, również na informacje, aby do tego ustosunkował się przedstawiciele polskiego rządu, dlatego że oni bardzo tą sprawę wyciszają, nie komentują, natomiast no, czekamy na prawdziwe fakty. My jako Konfederacja zaproponowaliśmy Pakt Odpowiedzialnej Polityki Migracyjnej, 12-punktowy pakt, gdzie po prostu, krótko mówiąc, stawiamy konkretne postulaty polityki migracyjnej. Ja nadmienię, że polski rząd nie ma żadnej polityki migracyjnej. Ta polityka dzieje się po prostu samoistnie. No i jak wygląda, mogła być po prostu kreowana przez osoby, którym na polskim bezpieczeństwie nie zależy, bo faktem jest, że mamy gigantyczną aferę wizową, która może mieć wpływ na bezpieczeństwo Polaków. I żeby nie być gołosłownym, artykuł z Rzeczpospolitej, cudzoziemiec na lewo. Tysiące cudzoziemców przebywa w Polsce nielegalnie. 4600 osób wpadło w tym roku podczas wyrywkowych kontroli. Co piąty to obywatel Gruzji i już uzupełniam Państwu wiedzę. Liczba migrantów, którzy pozostają w Polsce po upływie ważności dokumentów, czy wręcz na lewych paszportach, lub wizach, a więc nielegalnie, niepokojąco rośnie. Co więcej, są wśród nich osoby uznane za niepożądane u nas w strefie Schengen, dopuszczające się przestępstw z wyrokami na koncie. Wpadają przy kontroli legalności pobytu, ale wcześniej nawet latami pozostają niezauważeni. Czyli z jednej strony PiS mówi o nielegalnej imigracji, a z drugiej strony tą nielegalną imigrację po prostu uczynił legalną. To tyle w tym temacie. Sprawa pewnie będzie się rozwijać. Jest mnóstwo wątków, mnóstwo ciekawych informacji, mnóstwo niewyjaśnionych informacji również niepotwierdzonych, bo to wszystko są doniesienia prasowe. My tak naprawdę poza tą wypowiedzią ministra Raua, premiera Morawieckiego i tym komunikatem Prokuratury Krajowej nie mamy żadnej oficjalnej deklaracji ze strony rządu, na którą niewątpliwie czekamy. Konfederacja, wolność i niepodległość.